Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Albert Kołodziejski, prawnik, menadżer, prezes Stowarzyszenia Stary Młyn Bodzanów, społecznik, samorządowiec, polityk, kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z ramienia PiS. Czy to pełen pana opis? No, można powiedzieć, pani redaktor, że pełen, tylko że z tym politykiem to bym tak ostrożnie, bo wolałbym samorządowiec, społecznik. Polityka dzisiaj jest taka, a nie inna. Różnie się kojarzy mieszkańcom, także zostańmy przy społeczniku i samorządowcu. Część mediów wieści nam tutaj defensywę Prawa i Sprawiedliwości. Opisuje, że część kandydatów zrezygnowało w ogóle ze startu, że część osób z partii odchodzi, a pan wprost oficjalnie mówi, że startuje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Skąd ta decyzja? Podjąłem tę decyzję o kandydowaniu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Tak naprawdę, pani redaktor, w Prawie i Sprawiedliwości jestem już 22 lata, jak dobrze pamiętam. Można by rzec, że jestem starym pisiorem i dlatego też zdecydowałem się na kandydowanie. Prawo i Sprawiedliwość, którego jestem członkiem, jak już wcześniej wspomniałem, od 22 lat, to są wartości, które reprezentuję. Trzeba mieć tą miarę, którą można mierzyć całe życie i przy tym trwać, bez względu na to, czy Prawo i Sprawiedliwość jest na górze, czy na tym przysłowiowym wozie, czy pod wozem, to nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Jestem w tej partii i będę w tej partii do końca. Tak to wygląda. Nie boi się pan hejtu? Absolutnie nie. No, hejt był, jest i będzie. Dzisiaj hejt jest o wiele łatwiejszy, ponieważ mamy środki komunikacji, które na bieżąco mogą reagować na różnego rodzaju doniesienia, sytuacje. Kiedyś hejt też był, bo to była plotka tak naprawdę spotykana na chodnikach, ulicach, na targach. W mniejszym zakresie. No, w mniejszym zakresie, ale mam bardzo duży dystans do siebie. Wartości, którymi hołduję, pozwalają mi na spokojne życie, bez względu na to, kto hejtuje, kto nie. Zresztą wielu hejterów to są osoby w mojej ocenie niespełnione, które siedzą za komputerem i piszą, a same nie wezmą odpowiedzialności za kraj, odpowiedzialności za to, co mogliby zrobić dla innych, bo tak jest najłatwiej. Także hejtem się absolutnie nie przejmuję. No tak, korzystają z pozornej anonimowości, żeby wypowiedzieć swoje zdania, które niekoniecznie są prawdziwe ani pozytywne. Dokładnie tak. Każdy potrafi tylko oceniać i nie potrafi otworzyć tej przyłbicy, stanąć naprzeciwko nawet wyborcom i powiedzieć tak, jestem, sprawdzam, chcę coś zrobić. No i tak to wygląda. A dlaczego Sejmik Wojewódzki? Co chce pan zrobić jako radny? Dlaczego Sejmik Wojewódzki? Miałem już powierzone zadania od mieszkańców. Byłem sołtysem, byłem radnym powiatu. Teraz chciałbym popracować w Sejmiku. Dlaczego Sejmik? W ogóle może zacznijmy od tego, że nim podjąłem tę decyzję, to zastanawiałem się nad tym, czy mieszkańcy wiedzą, co robią Sejmik, czy mieszkańcy znają swoich radnych. No niestety większość osób, z którymi rozmawiałem, miała mało wiedzy na temat Sejmiku, już na temat radnych, którzy ich reprezentują więcej. Przejawiało się tylko jedno nazwisko, które jest bardzo kojarzone z Sejmikiem, czyli to był pan Adam Struzik, który jest marszałkiem Sejmiku. Podejmując tę decyzję o kandydowaniu, te 5 lat, jeżeli oczywiście wyborcy mi zaufają i oddadzą na mnie swój głos, to mam taką nadzieję, że jak za 5 lat pani redaktor przeprowadzi sondę, kogo mieszkańcy znają, to oprócz tego nazwiska pana Adama Struzika będzie jeszcze nazwisko Alberta Kołodziejskiego. I tak to widzę. Potężne wyzwanie. A czym chce pan się konkretnie zajmować jako radny Sejmiku Wojewódzkiego? Jako radny Sejmiku Wojewódzkiego to przede wszystkim chciałem podnieść najważniejszy temat. Być z mieszkańcami dla mieszkańców. To są może, ktoś powie, że wyświechtane slogany, ale nie. Ci, którzy mnie znają i którzy ze mną pracują, to wiedzą, że zawsze mówię prawdę z bardzo prostego powodu, bo tak naprawdę nie muszę pamiętać, co komu powiedziałem. Lubię otaczać się ludźmi mądrzejszymi od siebie, bo tylko do takich mogę równać i coś z tego tak naprawdę wynieść. I tak jak już podkreślam, to nie są hasła, bo ci, co ze mną pracują, co mnie znają, wiedzą, że kocham te dwa zdania, jeśli mogę tak się wyrazić, i im hołduję.
W sejmiku przede wszystkim chciałbym się zająć bieżącymi sprawami, sprawami mieszkańców, dla mieszkańców. Chciałbym otworzyć biuro radnego sejmiku, swoiste centrum dowodzenia dla tych, którzy chcą zmieniać Mazowsze i zmieniać nasze miasto Płock i też inne miasta z północnego Mazowsza. Chciałbym przekazywać dietę na zadania społeczne. To już mamy przepracowane, już kiedyś to robiłem, jak byłem radnym. Chciałbym interweniować we wszystkich sprawach dla mieszkańców. To jest bardzo ważne, bo wielokrotnie najdrobniejsze rzeczy, nie mówię to o ogólnikach, o dużych, najdrobniejsze rzeczy, które dotykają mieszkańców, mają nieraz kłopoty z załatwianiem. Taka prosta sprawa. Chcę być właśnie taką osobą, która będzie przeprowadzała bardzo dużo interwencji. Zresztą pracę magisterską na prawie pisałem z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jest to niesamowita, wspaniała ustawa, która tak naprawdę pozwala spełniać obywatelski obowiązek patrzenia władzy na ręce. Chcę być z mieszkańcami dla mieszkańców i chciałbym tak naprawdę podpisać z wyborcami umowę. Umowę o pracę, bo co 4 lata idziemy do wyborów, to co 5 też i dajemy, powierzamy władzę, czy to prezydentowi, burmistrzowi, czy komukolwiek innemu i tak naprawdę dajemy mu pracę, dajemy mu władzę, ale nie po to, żeby robił z nią co chciał. Władza dla samej władzy nie ma najmniejszego sensu. Bycie radnym, burmistrzem, prezydentem dla samego bycia nie ma najmniejszego sensu. Chciałem poprosić mieszkańców o to, aby oddali na mnie głos, żeby podpisali ze mną tą umowę o pracę, żeby byli moim pracodawcą i żeby weryfikowali mnie z tego, co robię. Żałuję tylko, że tak naprawdę nasze prawo nie pozwala na to, aby wyborcy mogli bardzo szybko weryfikować te osoby, które są wybrane. Tak jak jest u pracodawcy. Podpisujemy umowę o pracę, mamy... Nie sprawdzasz się, to do widzenia. Nie sprawdzasz się, do widzenia, koniec, kropka, nie ma w ogóle dyskusji. To mieszkańcy powinni decydować o tym, kto dalej pracuje, a kto nie. Bo zazwyczaj jest tak, że powierzamy stanowisku wójtów, burmistrzów, prezydentów osobie, która powinna załatwiać nasze interesy, która powinna pracować dla nas, czyli dla wyborców. A tak naprawdę potem się okazuje, że pracuje dla siebie. Pracuje dla siebie, że wie lepiej, tak? Mhm. Nie chciałbym być takim radnym, bo to nie ma najmniejszego sensu. Oczywiście nie będę opowiadał tu o kulturze, o sporcie, o mojej pasji, którą są zabytki wszelkiego rodzaju. Dokładnie tak. Także chciałbym tak pracować, tak jak już wcześniej powiedziałem. Chciałbym tak pracować, że bez względu na to, chciałbym może tak pracować jak poseł z naszego okręgu, na przykład pan Jacek Ozdoba, który bez względu na to, na jakim jest miejscu, zawsze do tego parlamentu się dostaje i to nie jest przypadek, tylko sądzę, że to jest okupione bardzo ciężką pracą i bycie z ludźmi i dla ludzi. Wywołał pan tutaj Płock, więc nie mogę nie spytać, co takiego w Płocku chciałby pan zmienić? To w Płocku, co bym chciał zmienić? Jest tak naprawdę kilka rzeczy, które bym chciał zmienić, ale jedną chciałbym zmienić na 100%. Strefy płatnego parkowania. To po prostu, nie chcę tutaj, że tak powiem, za bardzo się ekscytować, ale strefy płatnego parkowania zniósłbym natychmiast, jeśli miałbym taką możliwość. Jeśli mieszkańcy obdarzą mnie zaufaniem, to będę próbował zrobić to natychmiast przez współpracę z radnymi. Może nawet pan prezydent Andrzej się zreflektuje i zlikwiduje te strefy płatnego parkowania, bo to jest moim zdaniem niedorzeczność. W kontekście nawet, sam byłem beneficjentem raz, tudzież dwa, jak dobrze pamiętam, kar, które zostały na mnie nałożone, ale też byłem świadkiem, pani redaktor, sytuacji takiej, w której to starszy mężczyzna wszedł do sklepu na chwilę. Wyszedł z tego sklepu, sądzę, że dłużej by mu zajęło dojście do tego parkometru i powrót. I tak naprawdę ni stąd, ni zowąd pojawiło się dwoje ludzi, którzy natychmiast nałożyli na niego karę. Ta bezduszność, ten brak empatii, to mnie najbardziej denerwuje. Miasto nie powinno zarabiać na mieszkańcach tak naprawdę. Miasto powinno bez najmniejszego problemu znaleźć oszczędności. Miasto powinno być pierwszym miastem, które to zlikwiduje. I tutaj z tego powodu też mam apel do kandydatów na prezydenta, bo wiem, że kandyduje pan Tomasz Kominek, wiem, że kandyduje pan Uździcki, wiem, że pani chyba z SLD, przepraszam, ale nie pamiętam, z Lewicy, kandyduje dziś chyba też
kandydat z Konfederacji. Tak. Mam do nich ogromną prośbę, aby wsłuchali się w głos mieszkańców i aby zrobili porządek z tymi płatnymi strefami parkowania. No osobiście, ten, kto to obieca, pani redaktor, to osobiście sam będę namawiał ludzi na głosowanie na tego człowieka, bo czy na tego kandydata, bo to jest realna rzecz, którą możemy zmienić, a która ma bardzo duży wpływ na nasze codzienne życie. No ale trochę się rozgadałem na ten temat. Także i przepraszam, bo wybory prezydenckie to wielka polityka, to nie będziemy się w to mieszać, ale to bym chciał jak najbardziej zmienić. Wiemy już, jaki wyróżnik u kandydata na prezydenta pana przyciągnie, a co przyciągnie do pana, pana wyborców, czym różni się pan od innych kandydatów? O, no to dobre pytanie, czym się różnię? No, determinacją, uporem, odpowiedzialnością, dotrzymywaniem przede wszystkim słowa, bo z tym u polityków bywa różnie. Sam jestem tego przykładem, kiedy to przed wyborami jeden z parlamentarzystów do mnie dzwonił, rozmawiał, po wyborach już nie odbiera telefonu, nie rozmawia, nie dzwoni, no ale tak to wygląda, no to mnie wyróżnia od innych, odpowiedzialność, konkret, działanie, bycie z mieszkańcami, dla mieszkańców, tak jak pracowałem jako radny powiatu, jak pracowałem jako sołtys na tym najniższym szczeblu samorządu, załatwianie normalnych, zwykłych, przyziemnych spraw, nie jakichś dużych, ogólnikowych, bycie, interwencje, działanie, otwartość, to mam nadzieję mnie wyróżnia i chciałbym, żeby to ktoś sprawdził. Chciałbym, żeby mieszkańcy dali mi szansę i potem mnie z tego zweryfikowali. Co sądzi pan o tej polaryzacji sceny politycznej, z jaką mamy do czynienia od wielu lat, i tej wojnie polsko-polskiej? O, tutaj to jest historia. To tak naprawdę ile ludzi, tyle wersji, jeśli można tak powiedzieć. Sądzę, że znalezienie porozumienia na płaszczyźnie parlamentarnej, samorządowej jest bardzo łatwe. Bardzo łatwe i ja wiem, że teraz pewnie pani redaktor zastanawia się, czy to naprawdę łatwe, czy tylko tak mówię. Nie, to jest bardzo łatwe, bo dam bardzo prosty przykład z mojej miejscowości, w mojej gminie, teraz to już mieście. Włodarzem jest burmistrz z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja jestem z Prawa i Sprawiedliwości, 22 lata, a to w niczym nie przeszkadzało, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości, który dawał bardzo dużo środków na poszczególne gminy, nie zwracał tak naprawdę uwagi, czy to jest ktoś z koalicji, czy to jest ktoś z PSL-u, bo w samorządzie, zresztą tak jak chyba hasło Polskiego Stronnictwa Ludowego jest, liczy się człowiek i w samorządzie liczy się człowiek. Udało nam się zdobyć dofinansowanie dla gminy Bodzanów z rządu Prawa i Sprawiedliwości w kwocie historycznej, prawie 30 milionów złotych. Praca ponad podziałami, burmistrz z PSL-u, Prawo i Sprawiedliwość, gdzie zawsze wygrywa wybory, to jest bardzo łatwe. Polaryzacja sceny politycznej w mojej ocenie zależy tylko od ludzi, bo jeżeli ktoś nie potrafi się porozumieć na tej płaszczyźnie, będzie budował te sztuczne podziały, no i mamy to, co mamy. Także sądzę, że bez najmniejszego problemu potrafię się porozumieć na płaszczyźnie samorządowej z każdym, bo tak naprawdę liczy się człowiek i to, co można dla niego dać i co można dla niego zrobić. Jeszcze raz podkreślam, bycie radnym dla samego bycia nie ma najmniejszego sensu. Mhm. A wojnę polsko-polską trzeba skończyć. Dokładnie tak. Mhm. Ma pan z żoną dość nietypową pasję. Prowadzicie stowarzyszenie... Stary Młyn Bodzanów, tak. Właśnie. Co robicie w tym stowarzyszeniu? Stowarzyszenie Stary Młyn Bodzanów. Kocham zabytki. Kocham zabytkowe samochody, motocykle, budynki. Oprócz tego też mam inne pasje, ale to jest taka najważniejsza. Stworzyliśmy z przyjaciółmi Stowarzyszenie Stary Młyn Bodzanów. Zachęcam wszystkich państwa wejście na stronę, na Facebooka Stowarzyszenie Stary Młyn Bodzanów. Prezentujemy tam stare zdjęcia naszych miejscowości, imprezy, które organizujemy, to, co robimy. Historia jest ważną nauczycielką życia, jak to ktoś kiedyś powiedział. Nie pamiętam, kto, muszę się do tego przyznać. I tak naprawdę to nam daje dużą satysfakcję. Prowadzimy to stowarzyszenie, robimy imprezy. Ostatnio odrestaurowaliśmy kuchnię polową, wojskową, w której gotujemy grochówki, bigosy na imprezy. Także jest fajnie, pasja daje radość, zadowolenie z życia i tak naprawdę odskocznie od tej codzienności. Ta miłość do starych rzeczy będzie miała też przełożenie w sejmiku wojewódzkim? Bardzo bym chciał
współpracować ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi, z pasjonatami, z klubami motocyklowymi, z osobami, które pracują społecznie, dlatego że wiem, ile kosztuje pracy ta praca społeczna. Nawet dodawanie ze swojego wynagrodzenia do tych pasji, dokładanie. Także to są prawdziwi społecznicy. Z takimi ludźmi chciałbym pracować i chciałbym być ich, nie, to złe słowo, bo chciałem powiedzieć, że chciałbym być ich człowiekiem w Warszawie, ale to może by się źle kojarzyło. Chciałbym być właśnie radnym stowarzyszeń w sejmiku. Pracować dla stowarzyszeń, pomagać, robić to, co mogę. Budżet Mazowsza jest bardzo duży. Mazowsze bardzo dba o zabytki. To nie można tego ująć absolutnie, ale wiem, że mógłbym jeszcze dużo fajnych rzeczy zrobić i też chciałbym, aby ta współpraca się układała. I to nie tylko tu teraz, że o tym mówię, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, chciałbym, żeby ktoś kiedyś po 5 latach, jeśli mieszkańcy obdarzą mnie zaufaniem, to po 5 latach chciałbym, żeby ktoś to zweryfikował. I nie tylko nasz powiat płocki, nie tylko Płock, ale całe północne Mazowsze. No i tego panu życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę, inspirującą i ciekawą, muszę przyznać. W moim studiu gościł dzisiaj Albert Kołodziejski. Dziękuję uprzejmie i proszę państwa o pamięć, jeżeli tylko chcecie podpisać ze mną tą umowę o pracę i weryfikować moją pracę, to bardzo proszę o głos. Prawo i Sprawiedliwość, trzeci na liście. I dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.